Everybody's ready, so welcome guys. The mission for today is ACM, that's flag for you, flag observe. So we're gonna fly as number two. Hannes will be our adversary for today. For the objectives, allow me just pay attention. And it's 6:31 in 5, 4, 3, 2, 1, hack. Of course, in the step we're gonna change. F-16 Fighting Falcon. Wielozadaniowy samolot myśliwski produkcji Lockheed Martin jest na uzbrojeniu polskich sił powietrznych od 2007 roku. F-16 Advanced Block 52 jest nowoczesnym jednosilnikowym myśliwcem z trapezowym skrzydłem i cyfrowym czynnym układem sterowania. Wyposażony jest w odrzutowy silnik z dopalaniem. Prędkość maksymalna 2300 km na godzinę. Prędkość przelotowa 1000 km na godzinę. Prędkość minimalna 230 km na godzinę. Prędkość wznoszenia 340 metrów na sekundę. Pułap 15250 metrów. Zasięg 4470 km. Wielozadaniowy radar umożliwia wykrywanie i śledzenie celów powietrznych oraz naziemnych. Nachełmowy układ wskazywania celów powietrznych znakomicie zwiększa efektywność działania pilota na nowoczesnym polu walki. Do aktywnej samoobrony służy system walki elektronicznej z radiolokacyjną stacją ostrzegawczą oraz stacją zakłóceń elektronicznych. Największym problemem pilota samolotu F-16 to nie jest operacja startu, lądowania czy lotu po trasie, tylko właśnie przetworzenia informacji, którą dostarcza nam system, i na podstawie tej informacji wypracowania decyzji taktycznej. Once you want to continue this fight or not, so we can fly. I'm not gonna call kill one of my Fox 2, so I'll just call them in the air, and then I'll be calling just like gun kills if I have. Okay, and in accordance to, with your syllables, we have to accomplish at least one boogie unaware intercept. So we have to play boogie unaware, MiG-29, from the 30 nautical miles setup. I'm gonna chase you. If something happens to me, Hannes is gonna chase me. And if Hannes is affected, I'm gonna chase Hannes. So that's easy for today. Generalnie praca pilota na samolocie F-16 to jest obsługa bardzo skomplikowanego systemu nawigacyjno-celowniczego, który potrafi bardzo precyzyjnie donieść superśmiercionośne środki rażenia. Bardzo skomplikowane operacje w powietrzu to jak na dobrą sprawę gra w szachy, gdzie jest na podstawie tego, co widzimy, wypracowujemy odpowiednią decyzję i w czasie rzeczywistym ją stosujemy z określonymi skutkami. It's called Peace Guy, and we're a mobile training team helping train mainly the Polish pilots on two-ship, four-ship and night vision goggles. Weather's nice all the way. Krzesin divert alternate Minsk Mazowiecki. Today it's just going to the range. Dropping bombs. Takim dużym wyzwaniem dla nas jest szkolenie w nocy w NVG, latanie w NVG, gdzie na tym samolocie, nigdy na samolocie bojowym do tej pory w Polsce się tego nie robiło, dlatego też potrzebujemy doświadczonych instruktorów amerykańskich, by, krótko mówiąc, uczyć się na tych błędach, które oni tam kiedyś wcześniej popełniali, by oni nam przekazali swoją wiedzę, swoje umiejętności. A poza tym kontakt z Amerykanami nam daje to, że jesteśmy cały czas na bieżąco z nową techniką, taktyką. I oni cały czas wypracowują nową taktykę w związku z tym, że bardzo dużo latają bojowo. I to są ci, którzy w tej chwili, jak my to nazywamy, rozdają karty. Zajęć miejsca w kabinie, oczywiście sprawdzam, czy wszystko jest w porządku, w należytym, wszystkie włączniki, przełączniki są w należytym położeniu. Przygotowuje się do uruchomienia silnika. I've just acted back here to be safe the observer. He is he's getting back into the airplane after some time out of it. So he needs 5 or 6 sorties with the safety observer before he's allowed to just go solo again. That was good. We have 2.3 code 1. I appears clear.
dzisiejsza misja to szkoleniowa z sylabusa, tak zwany two-ship flag. Jest to lot szkoleniowy w celu uzyskania uprawnień do dowodzenia dwoma samolotami w powietrzu. Jest to lot polegający na wykonywaniu manewrów zaczepno-obronnych parą. Dwa samoloty, pułkownik Nowak z pułkownikiem Kręglickim, będą atakowani przeze mnie i z różnych stron, w różnych konfiguracjach, w różnych układach. Urodziłem się niedaleko lotniska, cały czas gdzieś tam ten huk był tych samolotów, cały czas jak gdzieś zadzierałem głowę, widziałem te samoloty. No i to było normalne, że potem musiałem wystartować do liceum lotniczego, gdzie na szczęście udało mi się dostać. I potem najbliższe 10 lat spędziłem w Dęblinie. To każdy z nas ma bardzo podobną drogę do samolotów odrzutowych. Selekcja była bardzo duża, bo zostało nas ze 160, zostało nas promowanych, było nas 60 latających na samolotach, na tak zwanych rurach. I to był ten cały czas chyba element taki, może nie tyle stresujący, co bardzo mocno mobilizujący. Jako podchorąży po szkole oficerskiej trafiłem do Łasku, gdzie latałem na migach, z czego się bardzo cieszę. Mówię, że jestem jednym chyba z niewielu ludzi, który miał możliwość latania na dwóch wspaniałych maszynach. MiG-21, no to wiadomo, kilka generacji do tyłu, ale też naprawdę bardzo fajna maszyna. No i F-16, którego uważam za najlepszy samolot, jaki w tej chwili jest do latania. Maszyna do latania świetna. To jest taki odrzutowy szybowiec, która potrafi latać bardzo wolno, potrafi latać bardzo szybko, potrafi latać bardzo wysoko, bardzo nisko, z dużymi przeciążeniami. I tak szczerze mówiąc, to głównym ogranicznikiem tej maszyny to jest chyba jednak człowiek. Możliwości tego samolotu są ograniczone umiejętnościami pilota, percepcją pilota. No my jesteśmy, pomimo tego, że najdroższym ogniwem w tym całym łańcuchu, to jednak i najsłabszy. Trzeba bardzo dużo się uczyć. Trzeba bardzo dużo czytać. Loty na samolocie F-16, szczególnie na początku, są bardzo długotrwałe. Znaczy nie sam lot, ale proces przygotowania przed lotem, potem briefing, który trwa co prawda półtorej godziny. Lot czasami może trwać godzinę i omówienie tego lotu czasami może trwać 8 godzin. To wszystko zależy od tego, jak bardzo skomplikowany był ten lot i jak bardzo dociekliwy instruktor, z którym wykonywało się ten lot, bądź jak wiele błędów się ewentualnie popełniło podczas takiego lotu. To przede wszystkim odróżnia pilota samolotu wojskowego od pilota cywilnego. Pilot cywilny to całkowicie inny zawód. Nie można porównać tych zawodów absolutnie w żadnym aspekcie. Jedynie łączy nas medium, czyli powietrze, w którym się poruszamy. Bardzo ciężko w ogóle wyszkolić pilota wojskowego, ponieważ sama nauka latania to nie jest to, o co nam dokładnie chodzi. To musi być człowiek o odpowiednim morale, musi być człowiek o odpowiednim cechach charakteru. Człowiek, który dużo szybciej reaguje niż na przykład taki pilot, który jest w lotnictwie cywilnym. Pilot musi zrozumieć, że jest członkiem jednego teamu. On nie lata dla, ja to nazywam, końcówki własnego losa, dla własnej przyjemności, tylko lata dla teamu. To jest drużyna, to jest team. I tak jesteśmy mocni jak najsłabszy człowiek w tym ugrupowaniu. Cooker to Tower. Cooker to Tower, to Tower. Cooker to Tower, continue and welcome you up. Na te półtorej godziny, kiedy się człowiek odrywa, no to praktycznie musimy zapomnieć o tych problemach. Te problemy, które były na ziemi, zostawiamy na ziemi i zajmujemy się tylko tym, co najważniejsze, czyli tym lataniem. Ja strasznie lubię po prostu tą zmianę przestrzeni. Strasznie lubię te przeciążenia, które też nie są czymś naturalnym dla człowieka.
Być może to też jest coś takiego, że próbujemy znaleźć tą barierę swoich możliwości, nie tylko fizycznych, nie tylko psychicznych, ale w ogóle sami siebie. Być może też jest coś takiego, że sami siebie próbujemy sprawdzić. To jest tak, że każdy lot jest jak gdyby jeden stopień wyżej. To nie jest tak, że zrobimy to tak, jak było wczoraj, bo to nie ma sensu. Staramy się, żeby każdy lot czegoś nas uczył. W 1991 roku pamiętam spotkanie z generałem Herą, który był ówczesnym komendantem szkoły, który powiedział, że jesteśmy pierwszym rocznikiem, który będzie latał na samolocie F-16. Powiedział nam dokładnie wtedy, że mamy zapomnieć o MiG-21, bo my za 4 lata będziemy latali na F-16. Każdy chciał, że tak powiem, być tym jednym wybranym do grupy 12 pilotów szkolonych w Stanach Zjednoczonych na samolocie F-16. Wymagania były bardzo wysokie, bardzo dużo ludzi odpadło. Oprócz badań zdrowotnych, przede wszystkim kryteria językowe. Trzeba było po prostu znać język bardzo dobrze po to, żeby się umieć dogadać w innym kraju. Ja byłem wyszkolonym pilotem na samolocie myśliwskim i miałem nalatane ileś tam godzin i wykonywałem loty w różnych warunkach atmosferycznych i na zastosowanie bojowe, a tam niestety zostałem od początku sprowadzony do parteru i byłem normalnym studentem, takim jak amerykański student, który dopiero co zaczyna latać. W związku z tym dla niektórych to prawdopodobnie też było bardzo dużym problemem. W Ameryce jest całkowicie inna filozofia latania. Tam za proces przygotowania odpowiada sam pilot, za przygotowanie misji odpowiada sam pilot, przy czym też wie o tym bardzo dobrze, że ponosi pełną konsekwencję tego, co zrobił. Tam się kształci tak pilota, jakby w każdej chwili mógł iść na wojnę. To nie jest tak, że możemy coś robić po łebkach, po omacku, bo oszukujesz sam siebie. Nie ma skrótów na pewno w Ameryce. Nikt nie udaje tego, że coś robi, tylko jeżeli coś robi, to robi to na 100%. Lotnictwo jest bardzo drogim, że tak powiem, przedsięwzięciem. W związku z tym staramy się pieniądze podatnika szanować do maksimum. Praktycznie nie ma lotów, które nie dają nam efektu szkoleniowego. Staramy się maksymalizować ten efekt szkoleniowy, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że społeczeństwo płaci bardzo wielkie pieniądze na to, żebyśmy po prostu mogli wykonywać ten zawód, a my odpłacamy się tym, że społeczeństwo może czuć się bezpieczne w związku z tym, że ma super nowoczesne siły powietrzne. Tutaj nie ma miejsca dla deserów. Ja pamiętam czas, kiedy kończyłem kurs instruktorski na samolocie F-16. Przychodziłem do pracy na 6:00. Przygotowywałem się do jakiegoś przedsięwzięcia, czy to lot, czy to próbny briefing, czy próbny debriefing, czy symulator. Potem najczęściej miałem zajęcia z instruktorem, który wysłuchiwał tych moich różnych briefingów, debriefingów i tak dalej. Potem robienie notatek, samokształcenie, powrót do hotelu, szybki prysznic, bo nie było czasu, przygotowanie się na następny dzień, spać po to, żeby po prostu od razu o 6 godzinie być w pracy. W momencie, kiedy się jest dwoma nogami tak bardzo mocno umiejscowionym w tym akurat procesie, to się nawet śni o tym.
Przynajmniej z pozycji numer 3 wszystko było ok. Czy pilot zaliczy lot, to dopiero się okaże po debriefingu. Ja byłem tak zwanym training gate, czyli kimś, kto pomaga w treningu dzisiejszym i byłem zestrzelony kilka razy. Jednak tak po prostu miało być. Jeżeli pilot szkolony nie zestrzeliłby mnie ani razu, to znaczy, że nie za bardzo się starał, prawda? Jeżeli ktoś chce przyjść do tego zawodu dla pieniędzy, to niech nawet nie marnuje naszego czasu, dlatego że latanie na samolocie F-16 to przede wszystkim służba dla kraju. I tutaj nie ma pracy w wymiarze 8 godzin. Tutaj nie ma wypisywania nadgodzin. Tu się po prostu pracuje tyle, ile po prostu trzeba. Jeśli ktoś myśli o zawodzie pilota na samolocie F-16, to przede wszystkim musi myśleć o bardzo wielkim poświęceniu. To jest poświęcenie swojego czasu prywatnego. Jeżeli będzie chciał być dobrym pilotem, to będzie musiał to robić kosztem swojej rodziny, kosztem życia prywatnego, kosztem hobby, chyba że tym hobby jest właśnie jego praca. Całe jego życie będzie się kręciło tylko i wyłącznie wokół samolotu F-16, tylko wokół eskadry, w której będzie pracował i tylko wokół dowódcy eskadry, który będzie nim dowoził. To jest bardzo, że tak powiem, zdradliwa kochanka, dlatego że nie zostawia nam czasu praktycznie na nic, tylko praca. Pierwsze szkolenie, które jest na F-ie, to jest tak, jakby ktoś komuś dał ostrogi. Natomiast już całej tej nauki jazdy, całej nauki tego latania, to już jest w eskadrze. Dopasowanie tego człowieka to zajmuje około roku czasu, kiedy wiemy już o tym, że chłopak jest zdolny do tego, żebyśmy razem mogli wspólnie latać. No i oczywiście po tym roku czasu przychodzą następni młodzi, że zawsze coś jest do roboty w tym lataniu grupowym. Charakter pilota wojskowego trochę musi być takiego idłobuza, trochę takiego człowieka z rogatą duszą, ale jednocześnie takiego, który potrafi powstrzymać wszystkie swoje emocje, trzymać w jednym ręku. Na pewno nie jest tak, że się czujemy supermanami, nie. Ja przynajmniej taki tych kolegów, z którymi latałem, zawsze czuliśmy się jako normalni ludzie, którzy mają możliwość przeżyć coś wspaniałego, latać na tym samolocie. We went up north and basically we were practicing surface attack. So Goozer was flying very low and very fast and in theory staying below the enemy radar and then popping up and dropping a bomb on the bad guys. So we're just training to do that sort of mission and it was an outstanding time. We did very well. We're very happy. Uh-huh. So. And we've got good practice. Yes. For both of us. Mm-hmm. So Bondo was my IP in this flight. And now we are back. We're gonna debrief this and have a nice afternoon, yeah? Oh yeah, go verify that the attacks were all good and then we'll have a wonderful time. Yeah. So, it's a good day of flying. Yeah, thank you. Thank you. No dla mnie to jest straszny fan, strasznie to lubię. I tak szczerze mówiąc, to myślę, że chyba nie ma lepszego zawodu na świecie niż być pilotem wojskowym na F-16.